drodzy szanowni zgromadzeni, 20 ponad lat minęło od czasu, kiedy się rozpoczęły te wielkie w Polsce przemiany. Ile nadziei one wywołały. Jakże liczyliśmy na to, że Polska będzie pięknym, prawdziwie solidarnym i zamożnym krajem. A po 20 latach co mamy? Co mamy? Tak, dzisiaj, wczoraj mówiliście tutaj. Wyzuci z własności Polacy. Nie mamy własności. Ludzie nie mają pracy. Blisko 3 miliony Polaków wyemigrowało za chlebem. I to ma być Polska? Nie. To jest kraj podbity. Kraj neokolonialny. I drodzy szanowni państwo, wszystko musimy uczynić, by ten kraj wydźwignąć. Nie możemy być obojętni. I dziękuję za to, że tu jesteście. I o tych sprawach tak jednoznacznie głośno mówicie. Ja jako poseł mówiłem tu w tym gmachu nieraz. Pamiętacie, jak przeciwstawiałem się wyprzedaży banków, domów towarowych, PZU. To wtedy za premiera Buzka. Tak, zgłosiłem wniosek, by usunąć tego deprywatora, czyli pana Wąsacza ze stanowiska. No potraktowano mnie tak niegodziwie wtedy. Pamiętacie, nie rozbiłem się w tym ponarkotycznym, dodanym, prawda, zwicie na drzewie, na latarni. To wyprowadzono mnie wyprowadzono przed kamery i się znęcano. Ale nie uległem, pamiętacie. I kiedy mi nawet wyłączano mikrofon, bo mówiłem o sprzedaży cukrowni czy polskiej energetyki, to tam trwałem przy mównicy, ale to się niektórym nie podobało i nad ranem znowu jak złoczyńcę mnie wyniesiono. A dlaczego? Bo upominałem się, żeby nie sprzedawać niemieckiej firmie najlepszego zakładu energetycznego warszawskiego Stoenu. Tak, dopominałem się, żeby nie sprzedać grupy G8, 1/4 energetyki. Mówię to do energetyków. I się udało, bo Sejm już nie miał odwagi wyrazić zgody na sprzedaż tej właśnie energetyki grupy G8. I dzisiaj to jest Energa. To żeśmy wtedy obronili tę znaczącą część polskiej energetyki. Udało nam się, pamiętacie, też uchronić przed parcelacją cząstkę polskiego przemysłu cukrowniczego. Tak jest. To dzisiaj mamy 1/4, 1/3 rynku właśnie w polskim cukrze. Ale jakie boje wtedy toczyliśmy, pamiętacie? Wyłączano mikrofon, utrudniano, wspaniałano, ale nie daliśmy się. I państwu tutaj przywołam, bo to jest, powiedziałbym, dla historii ważne, jak ten rozbiór następował. W książce zresztą to opisałem, walkę o polski cukier. Przywołam tu niektóre tylko tytuły rozdziału, żeby państwu niejako zilustrować tę walkę wtedy, jaką toczyliśmy. Tak jest, proszę państwa. Mówiłem, sytuacja w branży jest tragiczna, ale zatem trzeba zadać pytanie, skąd i dlaczego mamy taką sytuację. Mówiłem, od 2 lat toczy się walka o duże pieniądze i dopóki nie rozkradnie się tego przemysłu do końca, nie będzie tu ani kworum, ani pracy. Mówiłem właśnie o posiedzeniach komisji. Chodzi o to, mówiłem dalej, by te cukrownie doprowadzić do upadłości, wywołać wśród plantatorów i pracowników niepewność, a później za psie pieniądze sprzedać.
Mówiłem też, prywatyzacja ma służyć upowszechnieniu własności wśród Polaków i podniesieniu efektywności. To gwarantuje polski cukier, który zamierzamy powołać i powołamy, proszę panów, powołamy. Wtedy mówiłem na mównicy przy krzykach opozycji, która była temu przeciwna. I szanowni państwo, chcę w tym miejscu wam wszystkich podziękować za to, żeście mnie i nas w tym wspierali. Dzisiaj polski cukier jest wielce dochodową firmą. Tylko w przeciągu trzech ostatnich lat do budżetu, proszę państwa, dano 1 320 000 000 zł z tej spółki, której w ogóle nie miało być, która powstała wbrew politykom, powstała wbrew mediom, wbrew rozmaitym autorytetom. Popatrzcie, gdybyśmy mieli takich spółek w Polsce 100, 1000, ile miliardów pieniędzy zostawałoby w Polsce, w kieszeniach Polaków, jakby zamożność w Polsce kwitła. A tak miliardy, fachowcy obliczają, 50 do 80 miliardów złotych co roku jest transferowane do tych firm zagranicznych. To oni korzystają tu z ciężkiej, nisko wynagradzanej pracy Polaków. Pytam się, czy godzicie się na taki status, na taką sytuację? Nie! Nie! Inni mówcy, nie będę ponad tutaj miarę zajmował czasu, ale powiem tak, w Polsce potrzebni są politycy, którzy rzeczywiście będą służyć krajowi. A dzisiaj co mamy? Polską politykę toczy gangrena prywaty. Służba wobec państwa i narodu została zamieniona na służbę wobec gremiów partyjnych i obcych. Większość polityków to legaci, którzy reprezentują interesy nie polskie, obce. I dlatego tym palom trzeba powiedzieć dość tych rządów. Dlatego Polsce potrzebne jest wielkie przymierze. Przymierze wszystkich, którzy myślą po polsku i o Polsce. I jeśli tego teraz tutaj zgromadzeni nie podejmą i za 2 lata tutaj nie przyjdą nowi, prawdziwie przez was wybrani, to Polska będzie krajem peryferyjnym w Unii Europejskiej, bo twarda idzie walka w Unii o pozycję. Polska, która jest sercem Unii Europejskiej, sercem Europy, nie może być takim chorą nerką, nie może być i wisieć na tej kroplówce unijnej. Musimy wyzbyć prawdziwe, wybić się na niepodległość. A pamiętajcie, bez rodzimej wytwórczości, tej materialnej, bez tej wytwórczości tu, intelektualnej, nie będzie i nie ma ani zamożności, ani suwerenności. Dlatego wszystko musimy uczynić, by właśnie tu w Polsce powstały nowe przedsiębiorstwa. Przez Polaków i dla Polaków. I to wszystko musimy czynić naszym rękami i naszymi umysłami. Tutaj, szanowni państwo, jest taki transparent przymierza dla Polski, organizacji, którą powołaliśmy w 2001 roku. I tam są takie proste słowa, którymi się kierujemy. Proszę państwa, czyste ręce, otwarte umysły i gorące serca. A po drugiej stronie praca, zamożność i praworządność. I to będzie nam przyświecało w tym wielkim marszu ku niepodległości. Tu z wami zgromadzonymi wszystkimi Polakami, którzy prawdziwie myślą po polsku i o Polsce. Szczęść wam wszystkim na tej drodze ku pomyślności. Szczęść Boże w Polsce. Dziękuję. Boże. Cześć.
Kaczyński z Fundacji Sława Poznańska. Zaraz przyjdzie. Dzień dobry Państwu. Będę teraz mówił w imieniu dwóch organizacji, bo jestem szefem Fundacji Gospodarczej Bezrobotnym Sław Pol Wolna Przedsiębiorczość Gdańsk Bydgoszcz, która działa w 13 województwach jako organizacja non-profit. Oraz września jesteśmy pod Sejmem, przemawiał Trybun Ludowy Gabriel Janowski, który powołał do życia w 2001 roku przymierze dla Polski, o którym wspominał. To ten człowiek właśnie miał cywilną odwagę i tutaj w Sejmie w 2000 roku powiedział: jesteście złodziejami. To pierwszy człowiek, który właśnie miał odwagę cywilną i powiedział, że tak, to zmierzają do tego parlamentarzyści, żeby Polskę zniszczyć, przemarnować polską gospodarkę, polskie życie społeczno-gospodarcze. Dziękuję bardzo. Jan Strzeżek dla Telewizji Narodowej. Żeby w ogóle się dostać na listę kandydatów, żeby zostać kandydatem na kandydata, trzeba zebrać 2000 podpisów. Za to towarzyszy partii to nie jest problem. Natomiast jest problem to dla zwykłego obywatela, który chce kandydować.